Czuwaj, jestem Marysia i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takiego oto ikiego z masy solnej. Zapraszam do oglądania. Czuwaj, dzisiaj jestem z moją siostrą, Gosią. Pomoże nam ona zrobić masę solną, o której będzie dzisiejszy odcinek. Do jego przygotowania potrzebujecie następujące składniki. Mąkę, sól i wodę. Będziemy ich używać w proporcji 1 do 3, czyli na 3 szklanki mąki dajemy 1 szklankę soli. Jeżeli chodzi o wodę, na początku wlewamy 1 szklankę, a później sprawdzamy konsystencję, bo każda mąka przyjmuje inaczej wodę. Na razie wsypałyśmy 3 szklanki mąki. Teraz wsypiemy szklankę soli, nie cukru. Bo to nie ciasto. Zobaczcie, możecie wziąć do pomocy swoją młodszą siostrę albo brata. Jeżeli chodzi o bałagan, w kuchni jest mil normalną rzeczą. Teraz wsypujemy tę szklankę do środka. Teraz musimy to zamieszać. Tak, rękami będzie najlepiej. My pokażemy Wam, jak zrobić białą masę solną. Jeżeli chcecie uzyskać różne kolory, to możecie dodać albo przypraw, na przykład kurkuma będzie żółta, albo farb. Możecie również pomalować je później. Teraz będziemy dolewać wodę. Gosia, teraz woda, zobacz. Gdzie woda? Na razie szklankę, tak jak mówiłam. No, pomoże nam mała pomocnica. A teraz przeniesiemy się trochę do innej scenerii. To teraz musimy wszystko dobrze rozmieszać. Polecam rączkami. To my do Was wrócimy, jak już będziemy miały gotową masę solną, bo to może trochę potrwać. To, kiedy nasze ciasto ma już taką konsystencję, że możemy je spokojnie oderwać od stołu, to znaczy, że jest idealne. W tym momencie możemy albo dodać barwniki, albo po prostu już stworzyć to, na co mamy ochotę. My dzisiaj z Gosią stworzymy jeżo zwierza ikiego. Na tę okoliczność mamy już przygotowaną kulkę, bo do tego będzie Wam potrzebna kulka. To tą dużą kulkę na razie zabieramy, zostawiamy na później, a z tej mniejszej kuleczki stworzymy ikiego. Jeżo zwierzę, który był bardzo dużym łakomczuchem. Tak, najpierw trzeba trochę porozciągać kulkę. A teraz stworzymy z tego kuleczkę, zobaczcie. Robimy kuleczkę, taką ładną kuleczkę. To trzeba trochę poobracać rączką. O, jak już nasza kuleczka przypomina kuleczkę, to musimy zrobić takie plask, plask i stworzyć kształt naszego jeża. Czyli nosek musi być zwężony, bo tak wyglądają jeże. Proszę bardzo, tutaj. Kiedy powstanie nam już kształt jeża, to trzeba włożyć mu oczka. U nas oczka będą oczka i nosek będą z ziela angielskiego. Czyli bierzemy oczka i robimy tak mocno, wkładamy o jedno oczko, drugie oczko, nosek. No i teraz najważniejsze, to co ma każdy jeżozwierz, czyli kolce. Możecie je wykonać z wykałaczek na przykład. Teraz trochę zabawy z wkładaniem kolców. Jeden. Kolców oczywiście będzie tyle, ile chcecie. To tylko od Was zależy. Tak,
dla pomocy możecie sobie wysypać kolce po prostu i wkładacie po kolei. To wrócimy do Was, jak już skończymy z wkładaniem kolców. Jak wbijecie już wszystkie kolce w swojego jeżozwierza, to możecie go albo upiec w piekarniku, albo wystawić na słoneczko, tylko wtedy na jego wyschnięcie będziecie musieli poczekać kilka dni. Gosia, sprawdzimy jeszcze, czy kolce na pewno kują. Kują! Przetestowane, czyli nasz jeżozwierz jest pełnoprawnym jeżozwierzem. Życzę miłej zabawy, i mam dla Was konkurs. Chciałabym zobaczyć Wasze prace, więc proszę, wysyłajcie je na maila podanego w opisie. Dokładna data, do kiedy wysyłamy, będzie też w opisie. I trzy najlepsze prace zostaną pokazane w następnym odcinku. Miłej zabawy i powodzenia!